kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na mały unboxing. I troszeczkę tutaj cofnęliśmy się w czasie, bo jesteśmy u mnie na balkonie. Jest pełnia lata, bo to jest bodajże 23 września. I jak widać, u mnie nawet na balkonie są puzzle. Więc wybaczcie, ale miałam tam wtedy chyba lepsze światło i dlatego wyniosłam swoją paczkę na balkon właśnie. To jest paczka z zielonego parapetu, jak mogliście zauważyć. I tutaj będzie parę takich, szczerze mówiąc, to ja patrzę, co tutaj będzie. Będzie na pewno jedna roślina, którą chciałam Wam pokazać. I oprócz tego będzie parę innych rzeczy typu ceramis, który tutaj już możecie zauważyć, jak kupiłam w takich mniejszych sobie paczkach. Nie wiem, czy wtedy być może była jakaś dobra cena na niego. Na temat ceramisu nie będę tutaj dużo mówić, bo są osobne filmy. Nagram też jeden taki tylko na temat ceramisu, bo już dość długo mam rośliny w tym podłożu, więc będę mogła Wam powiedzieć więcej na ten temat. Tutaj kupiłam sobie takie doniczki. Ja je kupiłam, ale powiem Wam szczerze, że tak średnio jestem z nich zadowolona. One są strasznie malutkie. Strasznie malutkie i kupuję sobie koszyczki do cebulek, takie zielone w sklepie ogrodniczym. One są ciut większe, niby ciut większe, ale jednak fajniejsze. O. A tutaj pokazuję Wam mech sphagnum, który kupiłam sobie również w zielonym parapecie. To jest taki mech prasowany, 6 litrów, ale powiem Wam, że no, nie jest najgorszy, ale najlepszy też nie jest. Rośliny w nim rosną, nie było jakoś szalenie drogi, więc jeżeli szukacie jakiejś tańszej alternatywy do mchu, no to ten, tak jak mówię, nie jest najlepszy, ale mam w nim roślinę, ponieważ kiedy go już kupiłam, to postanowiłam go wykorzystać, bo byłoby bez sensu, żeby go nie wykorzystać. I rosną w nim roślinki, no ale jakość jest jaka jest. Drabinki. Potrzebowałam jakichś dłuższych drabinek i one były naprawdę niedrogie. Było kilka złotych, nie wiem, jedna może cztery albo nawet dwa, nie pamiętam, w razie czego, jeżeli kogoś by to bardzo interesowało, to oczywiście sprawdzę, natomiast naprawdę nie były drogie, no tego ceramisu tutaj troszeczkę widzę, że jest, no i zaraz pokażę Wam roślinkę, którą sobie kupiłam, opowiem Wam troszkę o niej, ale chyba teraz, o właśnie, musiałam na chwilkę tutaj przerwać kręcenie, żeby właśnie rozpakować sobie tą roślinkę. No jak widzicie, jest to anturium i szybko liczę 2, 4, 5, 6 anturium crystallinum silver blush bodajże, znaczy nie bodajże, tylko tak. Przyszła do mnie sadzonka, jak tutaj właśnie 2, 3, 4, 5, 6 listeczków jest bodajże, chyba tak, dobrze liczę, 2, 4, 6 albo 7. No dobra, tak szybko kręcę, że nie jestem w stanie zobaczyć. Jeden liść przyszedł troszeczkę uszkodzony. No ale tak prezentowała się ta sadzonka u mnie właśnie 23 czerwca. I teraz zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak prezentuje się w tym momencie. Mamy listopad, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Listopad, no powiedzmy 4-5 miesięcy, bo to była końcówka czerwca. No słuchajcie, wygląda cudownie. Zobaczcie, ile liści. Wyrasta w ogóle tak, jakby kilka było tych sadzonych. Te liście wyrastają w różnych miejscach. No i ja powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona tą rośliną. Żadnych problemów. Rośnie i cieszy oko. Tyle mogę powiedzieć na jej temat. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj tych liści jest dużo, dużo więcej. Tam liczyłam właśnie z ciekawości, żeby zobaczyć, ile jest teraz, ale to może przejdę i po prostu przeliczę na parapecie. Nie będę tutaj się starać teraz tego zrobić. Te liście ładnie urosły, są większe. Ten uszkodzony, jak widzicie, cały czas jest. Nic się z nim tutaj złego nie stało. Już go tak tutaj nie widać zbyt, bo te większe liście go przysłoniły. Także bardzo ładnie wygląda. A tutaj Wam pokazuję, w czym trzymam. To są właśnie te koszyczki, które są do cebulek, do sadzenia cebulek. I ja je trzymam właśnie w mchu. Bardzo możliwe, że jest to właśnie ten mech, który kupiłam w zielonym parapecie, ale teraz już nie mam pewności. Jak widzicie, to jest ten bądź jeszcze gorszy, który kiedyś kupiłam. Ten chyba z taką żabą, to była żaba chyba. Więc jak widzicie, anturium to wcale nie przeszkadza. Ono sobie super radzi. Ma piękne, zdrowe korzenie. Już wychodzą tutaj w ogóle otworami na boki. Zobaczcie, właśnie tutaj widać. Ja kupiłam już taki fajniejszy, lepszy mech, który Wam pokazywałam w jednym z poprzednich odcinków.
Tylko właśnie nie wiem, czy to już przesadziłam anturium? A bodajże i to. W każdym razie wymieniam pomału właśnie ten mech, gdzie widzę, że on no, nie za bardzo już ładnie wygląda, więc postanowiłam po prostu tym roślinkom, które zachwyciły mnie swoim wzrostem, a dostały taki niefajny mech, po prostu im go wymieniłam na ten lepszy. Natomiast ten cały czas mam i wykorzystuję go gdzieś tam do innych, roślinek, na których nie to, że mi nie zależy na nich, ale mogę sobie po prostu pozwolić, im to w zupełności nie przeszkadza, po prostu takiej jakości mech. Więc słuchajcie, wydawało mi się zawsze, że anturie są dość trudną rośliną, ze względu na to, że kupiłam, chyba już nawet będzie około 2 lat temu, swoje pierwsze anturium. Było to anturium Clarinervium. 2 lata. Myślę, że 2 lata albo 1,5 roku, no nieważne. W każdym bądź razie, słuchajcie, cały czas z nim walczę. Cały czas z nim walczę. Ono jest, ono żyje i miałoby już naprawdę mnóstwo liści, gdzie niestety no, cały czas te liście wychodziły brzydkie. Ja myślałam, że to jest jakaś choroba grzybowa. Okazuje się, że chyba nie, w korzeniach jest wszystko ok. Więc stosuję tutaj różne opryski. Ono, ja Wam tutaj zaraz je pokażę, jak ono teraz wygląda. Wypuściło piękny nowy liść, kwitnie. No ale oczywiście jest nadal wycinanką łowicką. To znaczy, że ja po prostu wycinam te uszkodzone części. I powiem Wam szczerze, że przez to anturium clarinervium, to moje pierwsze anturium, tak troszeczkę przystopowałam z tymi anturiami, ponieważ no, bałam się, że one są naprawdę ciężkie i wymagające. I później jakoś tak trafiła się okazja, że to anturium krystalinum w zielonym parapecie było w takiej niższej cenie i postanowiłam spróbować. I kiedy zobaczyłam, jak ono pięknie rośnie, że nie sprawia żadnych problemów, no to stwierdziłam, kurczę, po prostu mi się trafił taki jakiś strasznie upierdliwy, za przeproszeniem, egzemplarz tego clarinervium, bo okazuje się, że no, anturia są wdzięcznymi roślinami. I idąc za ciosem, będąc w tym zachwycie nad krystalinum, dokupiłam sobie jeszcze dwa inne. Jeden z nich widzieliście już, bo to jest siewka, która też pokazuję Wam w jednym z filmów. Jest to już siewka, ale może wiecie co, ja Wam wszystko po kolei pokażę i tak będzie mi łatwiej opowiadać. No dobrze, więc jestem z powrotem. Postanowiłam Wam pokazać wszystkie moje anturia, chociaż miałam się skupić tylko na tym jednym, ale ponieważ już się rozgadałam na ich temat, więc pokażę Wam wszystkie. Więc to jest ta siewka, o której Wam wspominałam. Ona jest pod takim szklanym kloszem, w tej chwili przynajmniej. Ja tutaj powinnam jej dać jakąś osłonkę, ale w sumie nie miałam nic takiego, co by mi się tu zmieściło i zostawiłam ją po prostu w tym koszyczku. Ja to może ściągnę teraz, ponieważ to troszkę zaparowało mi tutaj i słabo widać. I już Wam pokazuję, opa, i już Wam pokazuję, jak wygląda to anturium. Jest to siewka anturium Forgetti Dark Form. No i słuchajcie, rośnie, rośnie, wypuszcza nowe liście. To jest najnowszy liść tutaj, ten taki jaśniutki. On cały czas jeszcze tutaj widzę, że się powiększa. Powiem Wam, że troszeczkę byłam przerażona, ponieważ znalazłam na tym anturium wciornastki. I taka rzecz, jeżeli czytacie gdzieś, czy słyszycie, że wciornastki nie lubią suchego, niskiej wilgotności powietrza, że one lubią właśnie, jak są nawilżacze, jak jest wysoka wilgotność powietrza, to powiem Wam, że nie wiem, ale u mnie to się kompletnie nie sprawdza, ponieważ pod tym kloszem jest chyba największa możliwa wilgotność, jaka może być, i mimo wszystko, zobaczcie, nawet tutaj jest pełno wody, która się skrapla. Na ściankach tak samo jest mnóstwo wody, a nie przeszkadzało to wcale wciornastkom, żeby sobie tutaj żyły w najlepsze. I jak możecie zobaczyć, zaraz Wam pokażę, ten liść jest właśnie taki zniekształcony i zaatakowany przez wciornastki, które powiem Wam, że zastanawiam się cały czas, czy jeszcze tutaj. Nie mogę złapać ostrości. Czy jeszcze tutaj są, czy już sobie poszły? Bo jeszcze kilka dni temu je tutaj widziałam. Więc absolutnie zbyt niska
wilgotność, albo powiem tak, że wysoka wilgotność nie uchroni Was przed wciornastkami, ponieważ one czują się dobrze i w takiej, i w takich warunkach. Więc wysoka wilgotność w ogóle im nie przeszkadza do tego, żeby żerować na tych roślinach. Także ten liść niestety jest taki uszkodzony, jest zniekształcony, jest powyginany. Tutaj to już w ogóle on chyba dotykał ścianki i stąd ta zmiana na końcu. O, ale mimo wszystko on jest brzydki, on jest po prostu brzydki, on jest zniekształcony, widać na nim takie plamki, uszkodzenia. I jeszcze jest tutaj taki maleńki listeczek, staram się Wam to jakoś pokazać, ale jest dzień, słuchajcie, jest tak ciemno, że ciężko cokolwiek. O, tutaj jest takie maleństwo, o. I słuchajcie, to też wychodził nowy liść, który niestety został przez wciory zeżarty. Także no, przykro mi się, bardzo się zrobiło z tego powodu, ale słuchajcie, jest, żyje, wyszedł nowy liść i patrzę tak tutaj w korzenie. A to jest ten lepszy mech, taki jaśniutki, on jest taki puszysty, fajny, naprawdę myślę, że dla roślinek jest idealny. Chociaż tak jak cały czas zaznaczam, w tamtym też żyją i zaraz Wam pokażę jeszcze tutaj w tym świetle. Tamtą roślinkę, tamto Silver Blush. Ja tak patrzę, bo myślałam, że może tutaj są z dalej te wciornastki. Aha, no i słuchajcie, jeszcze taka informacja dla Was, ponieważ ja trzymam to anturium pod takim szklanym kloszem. Ja ten klosz kupiłam w Ekszynie, w sklepie Ekszyn. Zamknę? Nie, nie zamknę, bo dotykają mi liście. Muszę sobie to później ułożyć. Kupiłam w sklepie Action. Słuchajcie, kupiłam go w zeszłym roku. Ja wiem, że tutaj wiele osób o niego pytało. Kupiłam w zeszłym roku, właśnie teraz, w tym okresie przedświątecznym, ponieważ ja go kupiłam jako dekorację świąteczną. Tam do środka tutaj powinno się włożyć jakieś, nie wiem, bombki, choineczki, reniferki, zamknąć i to jest taka właśnie dekoracja. Ale ja to wykorzystuję oczywiście do kwiatów. I co Wam powiem, że w tej chwili są dostępne w sklepie właśnie są dostępne takie klosze. One, tutaj Wam wrzucę przebitki, bo nie mogę się po prostu wysłowić. One są zupełnie inne, nie są na tych nóżkach, są ciut większe. Jeśli chodzi o cenę, to nie pamiętam, ile ja płaciłam w zeszłym roku, chociaż jest tam taki film gdzieś na kanale, w którym Wam właśnie pokazuję te klosze. No teraz jest chyba cena około 30 zł, tutaj będziecie mogli zobaczyć właśnie na tej przebitce. Także gdyby ktoś był zainteresowany, to w tej chwili, przynajmniej u mnie, widziałam, że te klosze cały czas są. Dobra, a teraz przejdźmy już do kolejnej roślinki i to jest ten mój najnowszy, ostatni nabytek. A już sobie tylko tutaj zrobię miejsce. Powiem Wam, że chciałam nakręcić w innym miejscu, ale jest tak ciemno, że no nie dało rady, więc tu się wstawiam z kolejnym anturium. Jest to anturium, które również kupiłam w zielonym parapecie. Anturium, które niestety, słuchajcie, jest u mnie chyba z miesiąc. Ucierpiało w transporcie. Ucierpiało w transporcie z tego względu, że przyszło z nowym liściem. To jest ten właśnie, przepraszam, mam tutaj, widzę, długopis zaznaczony, coś na ręce z moją córką. Coś zaznaczałyśmy. O matko. Przyszło z nowym liściem. Ten liść był taki jeszcze świeżutki, niewykształcony do końca. Był strasznie taki wiotki, delikatny i ucierpiał, dlatego że było dość zimne noce. Naprawdę w dzień było ciepło, natomiast w nocy było zimno. I ja powiem szczerze, że myślałam, że kompletnie nic z tego liścia nie będzie, bo on był taki zwietrzały i w ogóle straszny. Natomiast on się trochę zregenerował. Widzę, że on rośnie, powiększa się. Natomiast no tutaj, jak widzicie, końcówka no nie wygląda zbyt interesująco. Tutaj ma jeszcze pozostałe trzy listki. One są jeszcze takie, prawdopodobnie po jakimś oprysku. Ja jej jeszcze nie czyściłam, natomiast przesadziłam do mchu i powiem Wam, że nawet tutaj. A, i słuchajcie, to przesadziłam do tego lepszego mchu. O, a tutaj już widzę, ale nie wiem, czy Wy widzicie. Poczekajcie sekundkę, może jakoś sobie tutaj poradzę. O, jakie piękne korzenie już wypuszcza. Jest naprawdę u mnie niedługo, nawet nie wiem, czy jest miesiąc. Sprawdzę, chociaż nie wiem, czy sprawdzę. No, sprawdzę. Sprawdzę sobie na stronie, kiedy dokładnie kupowałam i po przesadzeniu wygląda tak. No niestety, no w transporcie ucierpiało. Ja się zgapiłam troszkę, bo mogłam
zgłosić to, ale no ale po prostu nie zrobiłam tego od razu, a później to już. W każdym razie tutaj widzę, że chyba będzie się utworzył jakiś nowy liść. No to jest ten właśnie, z którym przyszło, z tym nowiutkiem, który niestety ucierpiał na tym mrozie, ale oprócz tego wszystko jest ok. I tak się tutaj rozglądam. No dobrze, pokażę Wam jeszcze na koniec to anturium, które po prostu rośnie jak szalone. Może tutaj będzie je troszeczkę lepiej też widać. No dobrze, więc przychodzę do Was jeszcze raz z moim Silver Blush. O, tutaj macie te dwie roślinki obok siebie, liście zupełnie inne. To już odstawiam, przyniosłam Wam jeszcze tutaj pokazać. O, tutaj jeszcze raz te korzenie, jak ładnie wyglądają. I wypatrzyłam, zobaczcie, że tutaj wychodzi znów kolejny maleńki, młodziutki listeczek. Więc naprawdę tutaj te liście wychodzą w różnych miejscach. Staram się tak delikatnie, bo te korzenie są już tak długie, nie chciałabym ich uszkodzić. Co już mi się zdarzyło, że jeden niechcący złamałam. Ale widzę, o tutaj coś wychodzi. Naprawdę w kilku miejscach gdzieś wychodzą młode listeczki. Więc no czyż nie jest piękne. Także słuchajcie, ja uwielbiam. No uwielbiam te rośliny. Także Anturium clarinervium było jedną z tych roślin, które zawsze sobie mówiłam, że nawet jeżeli nie uda mi się go po prostu uratować, nawet jeżeli nie, mi padnie, to kupię jeszcze raz i będę próbowała od początku, bo czasem jest tak z roślinami, że naprawdę macie coś chcecie, ale to gdzieś się nie udaje i dajemy sobie spokój. Ja tak na przykład kalateę sobie odpuściłam, maranty, ciągle wciornastki, jakoś nie umiałam się z nimi dogadać. Natomiast anturium, no nie odpuszczę sobie już naprawdę, walczę, walczę jakieś 1,5 roku albo nawet 2 lata o to clarinervium i walczyć będę dalej. No ale to po prostu tutaj wszystkie smutki, że tak powiem, znikają, kiedy można popatrzeć na takie ładne liście i na to, jak ta roślinka sobie radzi. Słuchajcie, to ja już chyba będę na dzisiaj kończyć. Miało być krótko, a się rozgadałam. Napiszcie mi, jak tam wasze anturia, jeżeli macie, czy walczycie, czy nie. A, słuchajcie, mam jeszcze jedno anturium. O, rany, zapomniałam. Dobra, więc jeszcze nie koniec. Przepraszam, jeszcze nie koniec. Słuchajcie, kochani, zapomniałam o jeszcze jednym anturium. Anturium Zizu. Zizu, który jest nazwany przez jedną z pań Zizulek, bo to jest taki mój bidulek właśnie, bidulek Zizulek. Bardzo podoba mi się ta nazwa, więc będzie Zizulkiem. Zizulek, który, zobaczcie, jakie ma liście. To są liście, które są pogryzione przez wciornastki, poniszczone, pogryzione. One są delikatnie przykurzone, za co Was przepraszam, ale właśnie ściągnęłam tą roślinkę z parapetu, a ona sobie stoi tam przy otwartym oknie. O, tutaj są nowe liście, także możecie je zobaczyć. W ogóle ona jest po oprysku, ona jest ciągle po opryskach, więc te liście, no, wyglądają jak wyglądają. Natomiast już nowe listki, zobaczcie, jakie są ładne. Tutaj idzie nowy listek i słuchajcie, no i Zizulek kwitnie, no Zizulek kwitnie. Wypuszcza tutaj nowy pąk i powiem Wam szczerze, że gdzieś tam chyba jeszcze wewnątrz. O, jest tam jeszcze jeden. O, myślę, że widać. Tu na samym dole. Uda mi się tam paluchem. O, tutaj też zaczyna kwitnąć, więc słuchajcie, no Zizulek jest tak wdzięczny. No, nosiciel, roznosiciel wciornastków. Ja chyba kupiłam już tą roślinę taką, ponieważ od początku nie podobały mi się te jej liście, które po prostu były tak mocno zniekształcone, ale gdzieś te wciornastki mi się tak nie pokazywały. Natomiast później to była prawdziwa inwazja. On naprawdę miał tego mnóstwo, a mimo wszystko żyje. Jest tak po prostu waleczną rośliną, jest tak odporną na wciornastki. No, te liście nie są w najlepszym stanie, one są naprawdę poniszczone, pogryzione. Ich było tutaj dużo, dużo więcej, ja część odcięłam. To nawet tutaj widzę, że w tym świetle wygląda, jakby ten liść był tak mocno zakurzony, ale on nie jest zakurzony, on jest tak po prostu zniszczony, bo tego się nie da nawet czyścić niczym. To są po prostu ślady po wciornastkach. Ja teraz będę też zajmować się tymi roślinkami, zrobię im tutaj takie małe czyszczenie liści mydłem potasowym i olejkiem.
One będą przy okazji takie ładne, błyszczące, tak jak na przykład ten nowy tutaj, który jest, czy ten. I przy okazji działa to też w taki sposób, że jeżeli tam gdzieś jakieś szkodniki są, to będzie można je przy okazji usunąć. Więc mam nadzieję, że to moje, że ten mój zizulek, że ten mój zizulek po prostu przetrwa i w końcu pokona po prostu te wstrętne wciornastki, które naprawdę no, okropne są. Ja powiem Wam, że nie mam przędziorków. Obym tego nie wypowiedziała w złą godzinę. Także przędziorków nie mam. Miałam dwa razy bodajże na roślince, na perełkowcu drobnolistnym. On się chyba tak nazywał. Ja go kupiłam dwa razy zeżarł mi go przędziorek i tylko na nim go miałam, tego przędziorka. Stwierdziłam, że chyba bardzo go lubią przędziorki, więc już więcej nie kupuję tej rośliny. Nie chcę już mieć po prostu tego perełkowca, bo ja sobie z nim kompletnie nie radzę, chyba że może kiedyś. Natomiast za to wciornastki, no to po prostu jest to, co u mnie często gości, ale już jakoś się z nimi zapoznałam bliżej i w miarę wcześniej jestem w stanie je rozpoznać. Teraz je znalazłam na takiej roślinie, na której po prostu jak je zobaczyłam, to mało się nie rozpłakałam. No ale też walczymy. Dobrze, słuchajcie, miało być krótko, wyszło jak zawsze. Także ja Wam bardzo dziękuję. Dajcie znać, jak tam Wasza anturia, bądź też inne roślinki, które Was zachwycają tej jesieni. Pomimo tego, że jest jesień, to jednak te rośliny tutaj dalej, jak widać, wypuszczają liście młode i cieszą, naprawdę cieszą. No dobra, no i chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Także trzymajcie się cieplutko, wszystkiego dobrego i do następnego. Pa, pa!